Cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie w taksówce, wracając z ostatniego naszego dnia targów Gamescom. Jest w niej z przodu, jak widzicie, Emil. Emil, przywitaj się. Cześć. Jest także z nami Rysław. Już padam. Rysław już pada. Rysław, takie szybkie, krótkie podsumowanie. Jak było? Bardzo intensywnie, bardzo męcząco, bardzo wesoło. Dzięki wam, chłopaki. Szczególne wrażenie zrobił na mnie pułkownik z Call of Duty, który był po prostu jest nieprawdopodobnym gościem. I Wiedźmin jest bardzo fajny, i Bioshock jest świetne, i Rock Band 3 jest wyśmienite. A miało być krótko. Miało być krótko, to ja przepraszam, to teraz Emilowi poproszę. Jak widzicie, Rysławowi się bardzo, bardzo na targach podobało. Podobało mu się wiele gier. Są ładne Niemki. Teraz dodał, że są ładne Niemki, natomiast wszyscy słyszeliśmy, że najpierw wspomniał o fajnym poruczniku, a dopiero potem o Niemkach. W związku z czym wnioski wyciągnijcie sami. Okej, Emil. Pułkowniku. Tak, pułkowniku, przepraszam. Pora na ciebie. Podsumowanie, no faktycznie było intensywnie, chyba trochę za mało spałem i dzisiaj już po prostu umierałem fizycznie i psychicznie, ale generalnie to Bioshock jest świetny, naprawdę, tylko szkoda, że się nazywa Bioshock. Jakieś inne gry? W sumie nie wiem, Rock Band jest fajny, bo ja nie jestem wielkim fanem. Wiedźmin jest super, tak, i zabrakło trochę nowych zapowiedzi, ale myślę, że samo bycie na targach, to, że żeśmy obeszli wszystko, zobaczyli, to jest nie lada atrakcja. I mamy dużo różnych gadżetów, które może wam rozdamy, jak będziecie grzeczni. Zobaczcie te wachnięcia kamerą, ale nasz pan kierowca codziennie w zasadzie prowadzi w taki sposób, że trudno jest utrzymać kamerę. O, właśnie przejeżdżamy przez rzekę Ren i jak być może zobaczycie, są tutaj naprawdę piękne widoki. Postaram się wam pokazać katedrę. Katedra gotycka w Kolonii, budowana przez 600 lat ponad. 634 lata budowany był ten budynek, jest prześliczny. No nie wiem, może nie widzieliście go zbyt dokładnie, ale okej, wrócimy w takim razie z kamerą do Emila. Więc tak, to jest takie nasze w ogóle krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło w Kolonii na targach Gamescom. Dłuższe podsumowanie będziemy nagrywać dzisiaj wieczorem i obejrzycie je w terminie późniejszym. To będzie taka nasza dogrywka na żywo, można powiedzieć, zresztą ze specjalnymi gośćmi. W ruch będzie jest Rammstein, to jest dobre. Rammstein, du hast. Tak, teraz stoimy właśnie na światłach, więc możemy spokojnie sobie popatrzeć na chwilę. Rysław, chcemy filmować? Nie, myślę, że obejdziemy się bez tego. Ja już swoją twarz wielokrotnie pokazywałem. A, wrócimy do Rysława, okej. Okay. A ja będę po prostu dalej mówił. Wyparcie na Rysława, abyście mieli coś miłego do oglądania, ja będę dalej mówił. Więc tak, to jeszcze nie koniec naszej relacji z targów. Mamy... Rysław chce mnie kopnąć w życiu w taksówce, natomiast będzie to, jest to utrudnione. Będzie to utrudnione, tak jest. Tak, mamy jeszcze dużo filmów, kilka filmów ze stoisk do opublikowania. Mamy sporo wywiadów z serii, którą już rozpoczęliśmy na stronie. Okej, teraz Emil, od tyłu. Tak, mamy jeszcze takiego hita z Rysławem. Ja po prostu nie zdradzę wam teraz, co to jest, bo będzie... No tak. Szkoda po prostu psuć wam niespodziankę. Jest duży hit z Rysławem, jest także... Ekskluzyw. Jest także najbardziej niesamowity wywiad, taki kiedykolwiek przeprowadziłem. Przeprowadzałem je może z 5 razy, ale ten jest niesamowity. Zresztą nie przeprowadzałem go sam. Osoba bardziej doświadczona, z którą to robiłem, stwierdziła to samo. Zobaczycie go prawdopodobnie w najbliższych dniach na naszej stronie. Tak, to będzie coś naprawdę fajnego. Okej, okay, Emil, na sam koniec, co byś chciał jeszcze powiedzieć? Pozdrawiam wszystkich. Emil, pozdrawiam. Mamę pozdrawiam, mamę. I mam koszulkę. Czyją mamę pozdrawiam? Sims 3 dla siostry. Okay. Emil ma koszulkę dla Sims 3. Bardzo, bardzo pozdrawiamy Szynkę za miłe słowa. Tak, pozdrawiamy Szynkę, pozdrawiamy też was wszystkich, drodzy czytelnicy, drodzy widzowie, drodzy słuchacze. Dzięki wam, dzięki waszym komentarzom pozytywnym byliśmy w stanie to wszystko tutaj w jakiś sposób ogarnąć, tak? Zrobić dla was tą relację. O, teraz zobaczymy sobie za oknem, jak to wygląda. Zrobić dla was tą relację. Mieliśmy siły, żeby od rana do wieczora biegać po targach, ale jak... Więcej komentarzy, tym większa szansa, że rysujecie na kolejne targi. Tak jest, możecie liczyć, już mamy na kolejne, możecie liczyć na kolejne relacje z targów, już mamy pomysły, jakie znowu w miarę wesoło te relacje zorganizować, aby też nie było powtórki z rozrywki. Zobaczymy, jak to wszystko wypali. Na razie jednak jest to koniec naszego udziału w tych... O Jezu, jakie brzydkie widoki, nic to ciekawego. Okej, spojrzymy tu, jedziemy przez tunel. Jest to koniec naszej relacji prawie na żywo z targów Gamescom. Teraz będzie to relacja z drobnym opóźnieniem, którą będziemy sukcesywnie publikować. Możecie też liczyć na teksty z wrażeń z gier, bo też ich trochę ograliśmy, natomiast na razie się nie skupialiśmy na tekstach, skupialiśmy się na relacji wideo, która jak daliście nam znać, bardzo wam się podoba. Okej, to by było na tyle z taksówki wiozącej nas do naszego hotelu. Dalszych ten
Okej, okay, nie będę wam mówił, kiedy ten materiał się ukaże, bo to nie ma sensu, przecież ukaże się wtedy, kiedy go zobaczycie. Dobra, widzimy się zatem przy kolejnych relacjach, które były nagrane wcześniej, ukażą się później. Rysław nam pokazał, jak zaklnąć czas, cofać go w tę i z powrotem, w związku z czym spodziewajcie się wielu atrakcji. Do zobaczenia. Pa, pa. Na razie. Pa, pa.